Cześć, witam Was serdecznie. Nie uwierzycie, co dzisiaj się stało. Dzisiaj przebiegłem półmaraton. Tak, udało się to. Mimo, że jeszcze we wtorek, a dzisiaj mamy niedzielę, przebiegłem ten dystans 21 km, ale mówiąc krótko, ja się to czołgałem, nie przebiegłem ten dystans. I trwało to 3 godziny, gdzieś mniej więcej 20 minut. Tak więc dzisiaj dla mnie bardzo ważny dzień. Może jeszcze od początku, jak to było. Stanąłem tutaj na linii startu jako ostatni. Widziałem wszystkich widziałem przed sobą. Widziałem cały peleton, około 4000 osób, które startowały przede mną. Wystartowałem jako ostatni. Moim zadaniem było po prostu dobiec w tej czasie 3 godziny i po kolei gdzieś tam próbować wyprzedzać. Ale okazało się, że przy 10 kilometrze jestem przy emerytach i studentach informatyki, nikogo nie obrażając tutaj. No i przyspieszyłem, gdzieś tam w okolicach 15 kilometrów przycisnąłem, mówiąc krótko, i osiągnąłem ten czas 2 godziny 16 minut. Zważywszy, że 6 minut to cało trwało tutaj przejście, dojście do startu, tak więc taki czas netto to jest 2 godziny 10 minut. Po co to Wam mówię i po co nagrywam? Wszystko po to, żeby Was zmotywować do działania. Wszystko ma sens. Zaczynanie wszystkiego od początku ma sens. Tak więc zapraszam. Zaczynajcie również fotografię od zera i uwierzcie, że jesteście w stanie w bardzo krótkim czasie dojść do fenomenalnych efektów. I chciałbym Wam po prostu dać taki przykład. Jeszcze jakiś rok temu mniej więcej, półtora roku temu, byłem totalnym zerem, można powiedzieć. Przebiegłem 100 metrów i stwierdziłem po prostu, że kompletnie nie mam kondycji. Nie mogę przebiec z tych 100 metrów. Byłem po prostu, kaleką takim fizycznym. I postanowiłem to totalnie zmienić. Więc zaczynałem kompletnie od zera. Dzisiaj jest ten fantastyczny dzień, że mogę powiedzieć, że wszystko się opłacało. Wszystkie treningi. I wszystko zresztą wskazywało na to, że nie przebiegnę. Jeszcze w międzyczasie trafiła mi się infekcja. Miałem 3 małe kontuzje. Nie biegłem według tego planu treningowego tak jak trzeba. Tak więc mówię, we wtorek, czyli zupełnie miałem spóźnienie gdzieś z półtora tygodnia albo 2 tygodnie temu. Przebiegłem te 21 km na czworakach. Rozumiem, to na czworakach praktycznie. Totalnie wyczerpany. A dzisiaj świętuję, bieg był fantastyczny, nie czułem zmęczenia, czułem energię, która mnie rozpiera i przyspieszałem i od tych 15 km uprzedziłem, nie wiem, ze 300 osób. A na ostatnich 100 metrów, ostatnich 200 metrów, mam nadzieję, że to jakaś kamera zarejestruje, ale biegłem dosłownie sprintem. Teraz, w tej chwili czuję się lepiej niż kiedy startowałem. Tak więc zachęcam do wszelkiego rodzaju działalności, szczególnie fotografii. Jeżeli jesteście zupełnie na tym etapie początkujących, nie przejmujcie się. Bardzo często rozglądacie się, oglądacie zdjęcia i mówicie, kurczę, przecież ja tu nie mam co w ogóle co do powiedzenia. Jest tyle fotografów, którzy sfotografowali już praktycznie wszystko. Nie ma tu miejsca na moje zdjęcie. Nieprawda. Jest właśnie miejsce na ciebie. Jest miejsce na twoje zdjęcia. I niech ten film będzie właśnie taką inspiracją i motywacją, że ty również możesz tego dokonać. I to jest tego dobre. Pozdrawiam cię serdecznie z Gdańska, tutaj naprzeciwko właśnie Stadionu Narodowego. I będę startował dalej, będę ćwiczył. I ty również ćwicz, bo to się naprawdę opłaca i będziesz miał efekty. Bądź ze mną i osiągniemy naprawdę wiele. Trzymaj się, pozdrawiam cię, dobrego światła, cześć!